studio dziki zachód. I co mam wypróżnić mają skrzynkę na listy teraz, przed I, teraz I teraz strażaka łączymy ze skrzynką na listy i ze szczytem Proszę. klimatycznym. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Nic mi nie napisałeś, drogi Krzysztofie, w tym tygodniu o czym mam mówić. Musiałem się sam przygotować na wszystkie warianty twego mózgu, co nie jest trudne. Co nie jest łatwe, co nie jest łatwe. Po zeszłotygodniowym wstukiwaniu iluminatów od tyłu już się boję. Uwaga. Tuż przed wyjazdem do Ameryki chodziłem po bankach przez pół roku w Polsce, bo Unia Europejska wprowadziła taki przepis, że musi być potwierdzenie przelewu. Hasło wysłane musi być SMS-em. I we wszystkich bankach, w których już mam konta, i we wszystkich następnych, w których myślałem, że może otworzę, mówiłem: Ale co w sytuacji, kiedy ja nie mogę odebrać SMS-a? I oni mi odpowiadali, że takie są przepisy nowe unijne, które wprowadzono, i y, Unia w ogóle nie uznaje, że można nie mieć gdzieś zasięgu komórkowego. Ja mówię: Proszę pani, ale ja mam internet, natomiast nie mam zasięgu komórkowego, poza tym, że nie chcę mieć komórki. I mogę nie chcieć. Ona mówi, musi pan mieć, jak pan chce mieć konto w banku, ale proszę pani, <coughs> prawo mnie zmusza do posiadania konta w banku prawo skarbowe. Jak prowadzę jakąkolwiek firmę w Polsce, muszę mieć konto bankowe. A jednocześnie pani mi mówi, że muszę na piechotę iść do banku, robić wszystkie przelewy, bo nie mogę mieć kartki z kodami, ani tokena, ani żadnego innego urządzenia, tylko komórkę. No i one wszystkie mówią: Proszę pana, wszędzie są zasięgi. I ja podawałem długo przykład Kongo. Mówi albo że pani jak pojadę boso przez świat kręcić w Kongo. Tam nie ma zasięgu komórkowego, jak mam robić przelewy? No proszę pana, jak ma pan internet, to jest zasięg komórkowy. Nie proszę pani, właśnie są miejsca, gdzie jest internet, natomiast nie ma absolutnie zasięgu komórkowego. I wszystkie te panie w banku, jak jeden mąż, nie wierzyły mi. Dostałem ulotkę właśnie do mojej, którą zawiozę im w prezencie i przykleję im do czoła chyba tym wszystkim paniom. Bo kiedy mówiłem, że w Ameryce też nie mam zasięgu komórkowego, to albo to pana kłamie pan albo zmyśla, mówi, bo jak chciałem być grzeczny. I otóż dostałem yy, propozycję firmy AT&T, największej amerykańskiej dostarczycielki tele. Telefonów komórkowych, które mam przed sobą do skrzynki, i oni podają mapę Stanów Zjednoczonych, gdzie nie mają zasięgów. I to jest zachwycająco dużo, gdzie nie ma zasięgu. To nie tylko 4 czy 5 pól ogromnych w Arizonie. Ale również proszę pana w Nevadzie nie ma, no tam Alaska to wiadomo, że jest dziwadło, więc tam ma prawo nie być. Przeróżne stany i pełno jest szarego pola, gdzie no niestety nawet największa firma przyznaje się, że nie ma zasięgu komórkowego. To przywiozę do Polski, żeby domknąć temat zaniepokojonym znalazłem jeden bank, PKO Bank Polski który jeszcze stosuje dużo bezpieczniejszą od SMS-a technologię starodawną, gdzie masz token, i tam token ci mówi, jakie hasło wpisać. I tenże token zabrałem do mnie w miejsce, gdzie jest brak zasięgu. Druga rzecz, jaką znalazłem w skrzynce, to to klimatyczne, że Agencja Environmental Protection to tak jak nasze Ministerstwo Klimatu, amerykańska agencja zakazała używania Freonu. A my wszyscy mamy klimatyzatory tu w Ameryce i one działają w większości na freonie. Freon opatentowany w Ameryce został zakazany. Ja pamiętam w latach 80., jak w Kalifornii na uczelni się pojawiłem i miałem dezodorant taki ps. To wszyscy moi koledzy byli moimi wrogami natychmiast, bo uważali, że niszczę dziurę ozonową. Chciałbym zapytać teraz wszystkich moich kolegów oraz innych mentalistów, co się stało z dziurą ozonową, że już o niej nie mówimy? Otóż wtedy były przewidywania, że w ciągu 10 lat, maksimum 20, z powodu używania dezodorantów i freonu w lodówkach i w innych urządzeniach, zniknie dziura ozonowa i będzie wielka katastrofa. Przestaliśmy rozmawiać o tej katastrofie, pomimo że freon wciąż jeszcze jest używany a będzie zakazany od 1 stycznia 2020 roku. I tutaj mnie agenda rządowa amerykańska ostrzega, że jak mam freon w mojej maszynie, to mogę sobie go doużywać, ale jak mi wycieknie, to muszę wypluć tę resztkę o zbyt niskim ciśnieniu i napompować czymś innym. To taką ulotkę znalazłem. I a propos Kalifornii, mi się przypomniało coś jeszcze. A co ty o dziurze ozonowej może mi powiesz? Może ty słyszałeś coś o tych zielonych? Że się, zmniej... że się zmniejszyło. No, ale miała być tragedia po 20 latach. Ja czekam, dajcie mi tragedię i gdzie ona jest. Zamiast, się, 15, zamiast, zamiast się cieszyć, że nie ma tej tragedii, to będziemy się smucić, że nie mieli racji? Tak, dlatego, że oni wygłaszają kolejne swoje racje i one są tak samo chybione. Wpędzamy się w ogromne koszty jako gospodarka, zaraz przejdziemy do polskich ustaw klimatycznych z powodu bredni, które wygłaszają faceci, którzy mają tytuły profesorskie. Bredni, które wygłaszają eksperci, zapraszani do Madrytu na pewno przez ONZ i inne organizacje. Oni wygłaszają kolejne brednie. Takiego gościa należy wziąć za kubrak i powiedzieć: proszę pana, tu mam pańskie oświadczenia i pańskie prace naukowe i granty, które pan brał, kupę forsy, pan wziął i pan nam udowadniał. Gdy był pan gościem ONZ-u w latach 80., że za 10 lat, maksimum 20, zniknie dziura ozonowa i życie na planecie Ziemia. Więc jak ja mam panu wierzyć w to, co pan mówi teraz na temat przeróżnych innych rzeczy, na temat smogu w Krakowie? Jak ja mam panu wierzyć, jak pan od dawna głupoty opowiada? A smog w Krakowie jest naprawdę, co nie zmienia tak, dyskusji ale... klimatycznej. No właśnie, no, to, to w tę stronę dążę, cieszę się, że to powiedziałeś głośno. Kiedy wtedy byłem w Kalifornii, to już przez złośliwość osobistą moją przynosiłem plastikowe torby z Walmarta. Jak robiłem zakupy, to przynosiłem do akademika w plastikowej torbie i wtedy to było strasznie B w, w Kalifornii. Nie, przepraszam, w papierowej wtedy przynosiłem, w papierowej, pomyłka, w papierowej torbie, a oni wtedy wszyscy uważali, że papierowych nie wolno używać, bo to niszczy drzewa. Natomiast teraz nie wolno używać plastikowych toreb, bo to niszczy coś innego. I teraz jest cool by brać papierową torbę w sklepie, a jak ktoś bierze plastikową, to jest wrogiem cywilizacji i życia człowieka na Ziemi. O, tak ale, się zmieniło. Ale widzisz, takim łagodnym tonem rozmawiamy, a tam w Madrycie dramat będzie przedstawiony: dramat ludzkości, dramat cywilizacji, ocieplenie, zmiana, zmiana klimatu, kataklizmy, burze, pożary, trzęsienia ziemi to wszystko się dzieje na naszych oczach. A ty po prostu tak mówisz z dystansem, ten naukowiec kłamie. A może on mówi prawdę. No ale jeżeli mylił się wtedy, a używa tego samego paradygmatu, tych samych narzędzi oceny sytuacji, których używał wtedy, tych samych ekstrapolacji trendów na freon, używał wtedy, co używa dzisiaj na temat innych chemikaliów, plastikowych toreb i takich innych rzeczy, to nie mogę mu wierzyć, skoro się pomylił już tyle razy w swoim życiu. Ale jeżeli my Parlament... się chociaż raz pomylimy, to nam mają nie wierzyć słuchacze i powiedzieć, że oni zawsze się mylą? Nie, czasami się nie mylimy. No dobra, ale jeżeli on się zawsze myli od kilkudziesięciu lat. A potem rakiem się wycofuje, przesuwając pewien temat w niebyt. Bo już o dziurze ozonowej rozmowy od dawna nie ma w mediach. Tylko pojawia się na jej miejscu, przykrywają rozmowa teraz o słomkach plastikowych do napoi, które tam Kalifornia zakazała i teraz na całej kuli ziemskiej słomek mamy nie używać do napoi. Zamiast puścić tego naukowca na prawdziwą robotę, żeby wymyślił sposób na rozkładanie plastiku, Taki, że ten plastik wyrzucony na normalne wysypisko będzie miał w sobie coś takiego, taką kapsułkę jak lekarstwa, które połykasz, i ta kapsułka w brzuchu twoim pod względem kwasu solnego rozpuszcza się powoli, uwalniając lekarstwo przez 12 godzin. Można Tę samą technologię zastosować do rozpuszczania plastiku, który wyrzuciliśmy na śmieci. Kiedy popijasz, to nic się nie rozpuszcza, wszystko działa, ale kiedy wyrzucisz, to z czegoś tam w tym plastiku może się wydzielać łagodnie substancja, która doprowadzi do rozpadu tego plastiku na naturalne substancje, z których powstał. Bo Przypomnę, plastik robimy z ropy naftowej, a ropa naftowa jest naturalną częścią Ziemi. O. Tak bym chciał tych naukowców wykorzystać, ale to są durnie wszyscy 20, I propagandyści. Dwadzieścia, chyba pięć tysięcy osób zbierze się w Madrycie. Do 13 grudnia chyba będą dyskutować na tym szczycie klimatycznym są premierzy, prezydenci, między tak. innymi premier Mateusz Morawiecki płynie katamaranem pani, panna Greta. Tanberg ze Stanów Zjednoczonych już jest blisko wybrzeży Portugalii, jutro już będzie w Portugalii pojutrze, albo nawet jutro już będzie w Madrycie tak, ale ona ma katamaran zrobiony z plastiku czyli zatruła planetę maksymalnie już w tej chwili i ten... ma tam panele słoneczne które tak zatruwają, że nie wiadomo co zrobić i na pewno robi siku do oceanu to po prostu to jest granda, że, ta, ten, że ona w ogóle siku robi to uważam, że zatruwa powinna być z, jakoś nie uwięziona. Mo nie poważnie... można sprowadzać rzeczy do absurdu. Można. Nie Bo można... oni sprowadzają rzeczy do absurdu. Na no słomki mam nie używać, to jest absurdalne. A propos premiera Morawieckiego, proszę bardzo. Parlament Europejski zatwierdził skład Komisji Europejskiej i przewodnicząca Komisji Europejskiej Urszula von der Fa tam y y będzie. Przedstawiała przedstawiła już takie zadania jak globalne standardy ochrony klimatu. Pytam, czemu Unia Europejska zajmuje się globalnymi standardami ochrony klimatu? To jest marnowanie pieniędzy. Po pierwsze, Unia nie jest globalna, tylko jest lokalnym zjawiskiem na terenie e, Europy i nie całej. Powtórę, Chiny, Indie i parę innych krajów mają to gdzieś. W związku z tym, ustanawianie globalnych standardów to jest marnowanie czasu i pieniędzy. I uwaga, Czesi wstrzymali się, mówiąc, że polityka klimatyczna i energetyczna może być niebezpieczna dla ich kraju. Pytam pana premiera za pośrednictwem radia, czemu Polska się nie wstrzymała? E, nowy przewodniczący Rady Europy, jakiś Char Charles Michael. Był w Polsce i w rozmowie z Morawieckim o czym rozmawiali? O polityce klimatycznej. Jakim prawem premier rozmawia o rzeczach, które są niebezpieczne dla naszego kraju? W ogóle, czemu się w to angażujemy? To mnie denerwuje, powiem. No i dwa obrazki. Otóż premier i prezydent świętują z górnikami. Prezydent w Bogatyni powiedział, że będę bronił sprawy energetyki, bo polskie górnictwo to bezpieczeństwo. Jednocześnie z tej samej partii premier, bo to, to co powiedziałem przed chwilą, że będzie bronił sprawy energetyki, to prezydent, a premier w Katowicach powiedział, że Polska powołała Ministerstwo Klimatu. Czyli Morawiecki skupia się na niszczeniu górnictwa za pomocą Ministerstwa Klimatu. I w Katowicach mówi, walczymy o najlepsze warunki dla polskiego górnictwa. Nie walczy o dobro górnictwa, o przetrwanie górnictwa, tylko w ramach Unii no, o najlepsze, jakie się da. Tak samo będą potrafili to wywalczyć, jak tysiąc innych rzeczy, których nie wywalczyli. Tak uważam. Tak sobie że pomyślałem, że jak słuchają nas młodzi ludzie teraz, czyli młodsi od nas. To myślą sobie, Aha. no proszę, dwóch takich starszych panów, rezmę, dwóch, dwóch dziadów po prostu. Leśne dziadki rozmawiają na temat klimatu, a nie tak. wiedzą, jakie są zagrożenia, tak naprawdę. Nie odczuwają tego, nie czują tego drżenia, które dotyczy całego świata. No, moim zdaniem to jest po prostu sposób na zarabianie kolejnych pieniędzy, grantów i tak dalej przez różne. Byty, natomiast nie ma to nic wspólnego z poprawianiem sytuacji. Poprawianie sytuacji byłoby przez rozwój nauki, nie w kierunku zakazywania używania plastiku, tylko tego co ja powiedziałem i tak dalej. Ale jest w kierunku za... robienia lepszych filtrów na, kom, na komin. No, powinniśmy w naukowym paradygmacie się obracać. Nikt nie udowodnił jaki wpływ ma człowiek. Na klimat, bo nie da się udowodnić, gdyż ma poniżej wszelkich mierzalnych parametrów, ma wpływ na klimat. Zero ma wpływ zero i po przecinku wiele zer. Człowiek może lokalnie mieć wpływ na środowisko. Jeżeli wywalimy 20 ton baterii do Wisły albo ścieków warszawskich, to mamy lokalny wpływ na ekosystem czasowo. Natomiast na klimat na całej planecie nie mamy mocy przerobowych, żeby na niego wpłynąć, bo jest więcej oceanów na Ziemi niż działalności człowieka. I ocean ma największy wpływ Ale na klimat. Ale powtarzamy, czasami kropla drąży skałę, i być może te krople, które dostarcza człowiek, drążą tą skałę, i może to jest to nieszczęście. Nie wykluczajmy tego w tym momencie. A zaciśniemy... A za... Oglądałeś film sami swoi? No dawno temu oglądałem, jak nie było lepszych filmów. No to zaciśnij pięć teraz swoją prawą, bo będziemy stukać w stół. Ja uderzę i powiem 5G. O tym powinni rozmawiać w czasie Szczytu Klimatycznego. Tak, zdecydowanie, tylko że co to ma wspólnego z klimatem? To ma wspólnego dużo z człowiekiem, a na tym kongresie klimatycznym rozważa się jak zniszczyć działalność człowieka, żeby poprawić y, sytuację Ziemi jako takiej. Oni podchodzą od drugiej strony, że człowiek jest wrogiem klimatu, wrogiem Ziemi i tak dalej, to trzeba przeciwko człowiekowi działać. I 5G im tu w ogóle nie pasuje. Do, żeby likwidować 5G, bo 5G działa przeciwko człowiekowi, to nie jest sprawa klimatyczna, dlatego o tym nie gadają. No ale tak, ale to jest ten e, śmieć, który będzie za, zatruwał całą przestrzeń. Coraz więcej sygnałów przychodzi na to, że to promieniowanie ma wpływ na fale mózgowe, a przypomnę wszystkim, że od lat 1930 Toczone były, robione były badania przez CIA, KGB, FBI i inne takie instytucje w kierunku kontrolowania fal mózgowych człowieka. Najpierw czytania ich, żeby dało się przesłuchać kogoś, nie na wariografię, tylko po prostu zajrzeć mu do głowy, co on tam sobie myśli. I żeby można było przesyłać myśli jakimiś sposobami wprost do głowy drugiego człowieka. Badań są tysiące na ten temat, żeby pilot mógł swoim mózgiem sterować samolot, w którym lecił. Bez wychodzenia z domu, żeby samolot sobie sam leciał sterowany, niezdalnie, tylko wprost z mózgu czeka. Przeróżne badania są w tym kierunku i to jest na falach mózgowych 5G. Bardzo dużo tych zjawisk się dzieje. Ja jestem zwolennikiem przyglądania się teoriom spiskowym, dlatego że przez ostrożność, ja bym nie chciał, żeby ktoś wpływał na moje fale mózgowe za pomocą 5G, a już wiem, że one drążą mózg. Że są niebezpieczne dla zdrowia, ale jeszcze mogą być niebezpieczne dla wolności człowieka. Ktoś będzie za pomocą fali 5G sterował tłumem na przykład, to o, tego nie chcemy. Leci Samo... bez pilota, bez pilota, na fale 5G, mózgowe tylko, uważaj. Leci z pilotem proszę pana, te tutaj latają z pilotem bez wątpienia. A właśnie dokąd one lecą? One lecą do, nie wiem, czy dobrze pamiętam nazwę, Vandenberg stacja y, y, chyba wojskowa w Kalifornii, baza wojskowa i one tak se przelatują pewnie gdzieś z jakiejś bazy w Teksasie, ponaddźwiękowe F-16 lecą, czy w Nowym Meksyku, tam też jest kupa terenów wojskowych, y, lecą pewnie sobie do Kalifornii. Takie przeloty robią wzdłuż granicy, nie wiemy w jakim celu robią. No, na, się nie spowiadają. Na, na, na lunch. <laughs> na lunch, no rzeczywiście Taka, e, taka, e, taka pora To co, po, posłuchamy Ale proszę bardzo, ten sam artysta Co był wcześniej Teraz y, o tańczeniu zaśpiewa ten, 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 jak on tam był Strażak Yy, zaczyna tańczyć z babeczką i mówi: "We, we really shouldn't be doing this". No nie, nie powinniśmy razem tańczyć, bo wiesz co? No ja jestem zasadniczo, jestem żonaty, a tak mi się z tobą dobrze tańczy, że nie powinniśmy tańczyć.